Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu, skąd się biorą pieniądze? Dużo się dzieje teraz w ekonomii i warto znać przynajmniej podstawowe mechanizmy, aby rozumieć, co się dzieje. W ostatnim nagraniu mówiliśmy o bankach centralnych. To ważne, aby zrozumieć pewne schematy. No bo na przykład, dlaczego Fed najpierw obniżył stopy procentowe, a dopiero potem wprowadził QE? Czemu nie zostawił wyższej stopy procentowej? No bo to jest tak samo jak w Europie. Powiedzmy, że EBC, czyli Europejski Bank Centralny, podnosi swoją sumę bilansową, a instytucje finansowe, które do tego pieniądza uzyskały dostęp, niosły z powrotem środki na depozyt do banku centralnego. To między innymi tłumaczy, dlaczego banki centralne wprowadziły ujemną stopę procentową po to, aby zniechęcić do lokowania w banku centralnym. Dlaczego? No bo mechanizm się nie rozkręcał. No bo jaki ma sens kupowanie na rynku papierów przez bank centralny i wprowadzanie gotówki, skoro ta gotówka nie trafia do gospodarki, tylko jest przynoszona z powrotem do banku centralnego, który jeszcze musiałby od tego zapłacić odsetki. Jednak kiedy stopa jest zerowa lub lepiej ujemna, ujemna to jest złe dla gospodarki, ale to temat na inne nagranie, to pieniądz nie wraca do banku centralnego. Zatem na przykład w Szwajcarii trzeba zapłacić rządowi, nawet jeśli pożycza mu się pieniądze na 25 lat. Na przykład w Niemczech, jeśli pożycza się rządowi na 10 lat, trzeba do tego dopłacić. Na przykład w Hiszpanii, jeśli pożycza się rządowi na okres do 3 lat, to też trzeba za to zapłacić. Bo inaczej, każdy by wpłacił na depozyt i pieniądz do gospodarki by nie wszedł, czyli mechanizm by się nie rozkręcał. No i teraz, ponieważ ostatnie nagranie o pieniądzu cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród Państwa, to dziś porozmawiamy o pieniądzu w sposób nieco bardziej przystępny. Taki wykład dla początkujących, jednak myślę, że i zaawansowani znajdą w nim coś dla siebie. Nie robiłem slajdów, będzie w zasadzie tylko jeden slajd. Będziemy operowali na naszej wyobraźni, aby to, o czym mówię, sobie w głowie zwizualizować. Zaczynamy zatem od początku. Dla większości z nas pytanie, skąd się biorą pieniądze, przywodzi na myśl obraz mennicy drukującej banknoty i bijącej monety. Większość z nas wierzy, że pieniądze są tworzone przez rząd. To prawda, ale nie do końca. Metalowe i papierowe symbole wartości, które uważamy za pieniądze, są faktycznie produkowane przez agencję rządową zwaną mennicą państwową. Lecz ogromna większość pieniędzy nie powstaje w mennicy. Aby zrozumieć ten schemat, należy zacząć od dawnych czasów. Zresztą zobaczmy, że zaufanie, które było ważne wtedy, jest ważne także dziś. Zaufanie do pieniądza omawiałem między innymi w jednym z ostatnich nagrań. Bo w dawnych czasach cokolwiek było używane jako pieniądze, musiało się po pierwsze dać przenieść, a po drugie wystarczająca liczba ludzi musiała mieć wiarę w to, że będzie to można później wymienić na przedmioty o prawdziwej wartości, takie jak żywność, ubrania, schronienie itd., itd. Pamiętamy, że jako pieniędzy używano na przykład muszli, ładnych kamieni, a nawet przecież piór. Następnie pojawia się złoto i srebro. Były atrakcyjne, gładkie, łatwe w obróbce, więc siłą rzeczy niektóre kultury stały się ekspertami w dziedzinie tych metali. Złotnicy ułatwili handel poprzez bicie monet ustandaryzowanych jednostek metalów, których waga i czystość były certyfikowane. Czyli mamy bardzo ważny etap, a mianowicie pojawia się porównywalność ogólna, no bo ciężko stwierdzić, które pióro jest więcej warte. Czy ta muszla nam się bardziej podoba, czy mniej, czy ona jest mniej warta, czy więcej warta. Jest to bardziej uznaniowe. A już monety o tej samej wadze łatwiej nam wycenić. Czyli pierwszy etap mamy za sobą, wprowadzenie złotych monet. I teraz ten złotnik, jak robił te monety, to musiał je gdzieś trzymać. No żeby je gdzieś trzymać, no to potrzebował skrytki. Tą skrytką był skarbiec. No i co się dzieje dalej?
Złotnik trzyma monety, które wyprodukował w skarbcu i jest bezpieczny. I w tym momencie do złotnika przychodzą ludzie z miasta, bo nie chcą trzymać całego złota w domu. Niebezpieczne czasy, wiadomo. Chcieli wynająć miejsce w skarbcu i zabezpieczyć w nim własne monety i w niedługim czasie złotnik wynajmował każdą półkę w swoim skarbcu i dawało mu to skromny dochód, no bo oczywiście dzierżawił miejsce w swoim skarbcu, za co pobierał symboliczną opłatę. I oczywiście do następnego etapu znowu minęło wiele lat. Złotnik już w tym czasie zaobserwował pewną prawidłowość. Ci, którzy zostawili u niego na przechowanie złoto, bardzo rzadko przychodzili, by wypłacić zdeponowane złoto i tak naprawdę nigdy się nie zdarzyło, by przyszli wszyscy naraz. Działo się tak dlatego, że kwity, które wypisywał złotnik jako rachunek za zdeponowane złoto, były na rynku wymieniane jak prawdziwe złoto. Te papierowe pieniądze były znacznie wygodniejsze od ciężkich monet, a przy tym można było na nich napisać dowolną kwotę, zamiast mozolnie liczyć monety przy każdej transakcji. Natomiast tutaj mieliśmy dwa elementy, które szły obok siebie, bo w międzyczasie złotnik rozwinął nowy interes, a mianowicie pożyczał własne złoto, obciążając pożyczkobiorcę odsetkami. Dzięki wygodzie pieniądze w postaci kwitów, czyli w postaci banknotów, zostały powszechnie zaakceptowane. Zatem ci, którzy przychodzili po pożyczkę, nie chcieli wychodzić ze złotem, woleli, żeby to złoto leżało w skarbcu, akceptowali kwity, a na tych kwitach była napisana suma. Wraz z rozwojem przemysłu coraz więcej ludzi zaczęło prosić złotnika o udzielenie pożyczki, no i w tym momencie to nasunęło mu nawet pomysł, że zacznie pożyczać kwity zabezpieczone złotem nie tylko swoim, ale także swoich depozytariuszy. No bo zauważył, że niewielu depozytariuszy kiedykolwiek wypłaca swoje złoto. W związku z tym to złoto w skarbcu się znajduje, więc może wypisywać kwity nie tylko na złoto, które posiada on, ale także na to złoto, które w skarbcu zdeponowano. I tak jak długo te pożyczki były spłacane, to tak naprawdę depozytariusze pozostawali nieświadomi i bezstratni. Problem się zaczynał w momencie, kiedy te pożyczki nie były spłacane. Dla złotnika było to o tyle dobre, że zarabiał więcej, aniżeli pożyczałby tylko swoje złoto. No i oczywiście przez to stawał się coraz bogatszy, wiodło mu się coraz lepiej i wyraźnie było widać w mieście, że złotnik jest dużo bogatszy niż pozostali mieszkańcy miasta czy miasteczka. No i w tym momencie depozytariusze zebrali się i zagrozili złotnikowi, że wycofają złoto, no chyba, że powie im, skąd się wzięło jego bogactwo. Można oczywiście stwierdzić, że zechcieli wycofać swoje złoto ze skarbca, no ale to by było bez sensu, no bo dalej nie mieliby co z nim zrobić. W związku z tym porozumieli się ze złotnikiem. W tym momencie można po raz pierwszy użyć słowa bankiera, by ten wypłacał im część z naliczanych odsetek. No i takie były początki bankowości. Złotnik wypłacał niskie odsetki od zdeponowanych przez innych pieniędzy, a następnie pożyczał je, żądając wyższych odsetek. Różnica pokrywała koszty prowadzenia banku oraz stanowiła jego dochód. Logika systemu była prosta. Było to rozsądne rozwiązanie, by zaspokoić popyt na kredyt, a jednocześnie depozytariusze też byli zadowoleni. Oczywiście to nie jest sposób, w jaki dziś działają banki, bo bankier nie był usatysfakcjonowany dochodem, który mu pozostał po tym, jak podzielił się zyskami z tymi, którzy złoto mu powierzyli. A zauważmy, że popyt na kredyt rósł szybko, między innymi wraz z ekspansją Europejczyków na cały świat. Zatem był popyt na kredyt, a podaż była ograniczona. No bo podaż była ograniczona przez ilość złota zdeponowanego w skarbcu. No, wtedy pojawia się kolejny pomysł, można powiedzieć, że wręcz śmielszy, ponieważ nikt poza bankierem nie wiedział właściwie, ile tego złota znajduje się w jego skarbcu, mógł pożyczać kwity na złoto, którego nigdy tam nie było. I tak naprawdę, dopóki właściciele kwitów nie przyszliby do skarbca w tej samej chwili jednocześnie, by razem domagać się prawdziwego złota, no to w inny sposób nie można się było domyśleć, ile tego złota tam jest.
Zatem w tym schemacie bankier stawał się jeszcze bardziej bogaty dzięki odsetkom płaconym za złoto, które tak naprawdę nie istniało. Ten schemat działał bardzo dobrze. Bankier stawał się jeszcze bardziej bogaty. I oczywiście wszystko dobrze szło do momentu, kiedy niektórzy pożyczkobiorcy zaczęli domagać się prawdziwego złota zamiast papierowego odpowiednika. I zauważmy podobieństwo do czasów obecnych. W momencie, kiedy pojawi się zagrożenie, kiedy rozejdą się plotki, to w tym momencie bank zamyka swoje drzwi, bo złota już nie ma, a kwity stają się bezwartościowe. Bankier zamknął drzwi, bo nie był w stanie spłacić wszystkich papierów, które wydał. Nazywa się to najazdem na bank i jest to coś, czego każdy bankier się zawsze obawia. I proszę zauważyć, tak było kiedyś i tak jest teraz. To jest ta obawa, to jest to zagrożenie i to jest ta dbałość o zaufanie do pieniądza. I po to jest właśnie ten bank centralny, o którym mówiliśmy w jednym z ostatnich nagrań, aby temu zapobiegł poprzez różne narzędzia, które posiada w swoim arsenale. No i w tym momencie można zadać sobie jeszcze inne pytanie. Dlaczego, mając świadomość takiego najazdu na bank, nie zaniechano tego procederu, tylko dalej go kontynuowano? No tutaj pomocne okaże się kolejne pytanie, czemu tak duże ilości kredytu były potrzebne, no bo był popyt, więc musiała znaleźć się i podaż. Duże ilości kredytu oferowane przez bankierów stały się podstawą sukcesu komercyjnej ekspansji Europy. Tak więc zamiast wycofania się z tej praktyki, ta praktyka została zalegalizowana i uregulowana. Bankierzy zgodzili się przestrzegać limitów ilości fikcyjnych pieniędzy, jakie pożyczali. Limit nadal był liczbą znacznie wyższą od wartości złota i srebra zgromadzonego w skarbcu. Zazwyczaj stosunek wynosił 9 fikcyjnych, na przykład dolarów, do jednego rzeczywistego dolara w złocie. Obecnie pieniądze są tworzone przez dług. No i można zadać pytanie, jak to przez dług? Proszę Państwa, zilustrujemy to w prosty sposób. Wyobraźmy sobie, że otwieramy bank, że zaczynamy działalność i nie ma jeszcze nic w depozycie. Jednakże my jako inwestorzy banku dokonujemy w banku centralnym wpłaty 1111,12 na przykład dolarów i jest to nasz depozyt rezerwowy. I to są prawdziwe pieniądze, które wpłacamy. Wymaganym przez rezerwę stosunkiem jest 9 do 1. Krok pierwszy. Do naszego banku wchodzi nasz pierwszy klient. Klient ten potrzebuje 10 tysięcy dolarów, bo chce coś za to kupić. Przy współczynniku rezerwowym 9 do 1 na podstawie podpisu pożyczkobiorcy na podaniu o pożyczkę, rezerwy w banku centralnym, zwane również pieniędzmi wysokiej mocy, mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich nagrań, które także dotyczyło pieniądza. Zatem pieniądz wielkiej mocy pozwala legalnie wyczarować 9 razy tyle pieniędzy. 1111,12 razy 9, 10 tysięcy dolarów. I tyle możemy pożyczyć. Te 10 tysięcy dolarów nie zostały znikąd pobrane. To całkowicie nowe pieniądze, które zostały zwyczajnie wpisane na konto pożyczkobiorcy jako kredyt bankowy. Następnie pożyczkobiorca wypisuje czek na kwotę kredytu i kupuje za to używany samochód. Powiedzmy, że poszedł do komisu. I teraz krok drugi. Sprzedawca samochodu, czyli pan, który prowadzi komis, przynosi te 10 tysięcy dolarów do naszego banku lub do innego banku. To wszystko jedno, do którego banku on zaniósł. Powiedzmy, że był tylko jeden bank, jest tylko nasz bank w okolicy, przychodzi do nas. I w tym momencie on wpłaca te pieniądze, 10 tysięcy dolarów. I teraz my nie możemy pomnożyć tych 10 tysięcy razy 9. To nie tak, proszę Państwa, działa. Tylko pieniądz wielkiej mocy możemy pomnożyć przez 9. Natomiast w momencie, kiedy ten pieniądz do nas trafia od tego pana z komisu, dzielimy to w relacji 9 do 1. Ogólnie chodzi o to, zostawiamy sobie 1000, a 9 znowu możemy komuś pożyczyć. Zatem przy współczynniku 9 do 1 nowy kredyt w wysokości 9 tysięcy dolarów może być utworzony na bazie 10 tysięcy dolarów depozytu. No i krok trzeci. Pan te 9 tysięcy dolarów wydał, na przykład kupił sobie 2 rowery, bo postanowił dbać o kondycję.
Sprzedawca rowerów przynosi pieniądze do banku, bank zostawia sobie 900, 800 puszcza w rynek. Zatem, jeżeli te 9000 dolarów zostanie zdeponowane przez osobę trzecią, czyli sprzedawcę rowerów w tym samym banku, który je stworzył lub innym, tu dla uproszczenia przyjmujemy, że jest jeden bank, to stanie się te 9000 dolarów legalną podstawą, by po raz trzeci udzielić kredytu, tym razem w wysokości 8100. Była kiedyś taka lalka, matrioszka się nazywała, gdzie jedna lalka siedziała w brzuchu drugiej lalki. Mniejsza, każda z nich była mniejsza. Zatem zauważmy, że jeżeli będziemy szli tym schematem, no to dojeżdżamy prawie do kwoty 100 tysięcy dolarów. Tu oczywiście jeszcze ten łańcuch się nie skończył, już na slajdzie nie mam miejsca. Ogólnie chodzi o to, że każdy nowy depozyt zawiera potencjał trochę mniejszej pożyczki w nieskończenie malejącej serii. Jeżeli pożyczka nie zostanie zdeponowana w banku, proces się zatrzymuje, tak? Czyli jak gdyby warunkiem jest, żeby te pieniądze do banku wróciły. Proces mnożenia rezerw może powtarzać się, aż w systemie bankowym powstanie prawie 100 tysięcy dolarów całkiem nowych pieniędzy. Wszystkie te nowe pieniądze zostały stworzone w całości z długu, cały proces legalnie autoryzowany przez depozyt rezerwowy w wysokości tylko 1111,12 dolarów, który nadal leży nietknięty w banku centralnym. Rezerwa trochę ponad 1000 dolarów w banku centralnym pozwala ostatecznie zebrać odsetki od prawie 100 tysięcy dolarów, których bank w ogóle nie posiadał. Zatem banki mogą stworzyć tyle pieniędzy, ile jesteśmy w stanie pożyczyć. I teraz, drodzy Państwo, warto zastanowić się nad kolejnym elementem, mianowicie jak wszyscy rządy, korporacje, firmy i rodziny mogą być zadłużone w tym samym czasie i to na tak astronomiczne sumy. Czy nie dziwi nas, skąd jest aż tyle pieniędzy do pożyczenia? Teraz już wiemy, są one tworzone z długu, a ponieważ dług jest potencjalnie nieskończony, nieskończone są zasoby pieniędzy. I jak się okazuje, odwrotna sytuacja także jest prawdziwa. Nie ma długu, nie ma pieniędzy. Jeszcze raz powtórzę, nie ma długu, nie ma pieniędzy. To jest o tyle istotne, że większość ludzi wyobraża sobie, że gdyby wszystkie długi zostały spłacone, poprawiłby się stan ekonomii. I faktycznie jest to niewątpliwie prawda na szczeblu indywidualnym. Czyli wyobrażamy sobie jednostkę, która ma więcej pieniędzy, gdy spłaciła swoje kredyty. I w związku z tym wyobrażamy sobie, że gdyby wszyscy pozbyli się długów, czyli spłaciliby swoje kredyty, to generalnie będzie w ekonomii więcej pieniędzy i wszyscy będziemy szczęśliwsi. A prawda jest dokładnie odwrotna. Nie byłoby żadnych pieniędzy. Jesteśmy całkowicie zależni od ciągle odnawianych kredytów bankowych, aby pieniądze mogły istnieć. Brak kredytów to brak pieniędzy. Co dokładnie stało się na przykład podczas Wielkiej Depresji? Ilość pieniędzy drastycznie zmalała, bo wyschły źródła kredytów. Co to jest Wielka Depresja? Będzie w jednym z kolejnych odcinków. Inwestorzy często nie rozróżniają słów recesja, depresja, kryzys. Zajmiemy się tym niebawem. Kolejny ważny element jest taki, że bankierzy tworzą tylko ilość kapitału. Nie tworzą pieniędzy, które idą na spłatę odsetek. No i teraz pytanie, skąd mają się te odsetki wziąć? No, jedynym źródłem, z którego mogą skorzystać pożyczkobiorcy, by spłacić odsetki, jest pula wszystkich pieniędzy dostępna w ekonomii, tak? Jednak prawie cała ta pula została stworzona w dokładnie w ten sam sposób, jako kredyt bankowy, który musi zostać spłacony kwotą większą niż zaciągnięta. Jeżeli system nie wytworzy wystarczająco dużej ilości dodatkowych pieniędzy potrzebnych do spłaty odsetek, to oznacza masowe bankructwa i zastój gospodarczy. No i w związku z tym, by utrzymać funkcjonujące społeczeństwo, liczba egzekucji musi być niska, więc by to zapewnić, istnieje potrzeba dalszego zwiększania długu w celu zaspokojenia dzisiejszych potrzeb na pieniądz obsługujący wszystkie dotychczasowe kredyty. To oczywiście jedynie powoduje, że całkowity dług powiększa się. A to oznacza, że jeszcze więcej odsetek będzie musiało zostać spłaconych, co skutkuje w ciągle napędzającej się spirali niekończącego się zadłużenia. Jedyne, co powstrzymuje cały ten system przed bankructwem, to różnica czasu pomiędzy stworzeniem pieniądza przy pomocy kredytu i momentem jego spłaty. No i w momencie, jak pojawiają się na rynkach jakieś zawirowania, jak chociażby te, z którymi mamy do czynienia ostatnio,
ostatnio, no to banki centralne muszą reagować ze zrozumiałych powodów. Natomiast o skutkach kreacji pieniądza mówiłem w jednym z poprzednich nagrań, natomiast proszę Państwa, osoba myśląca zada pytanie, czy to może trwać wiecznie, czy katastrofa jest nieunikniona, czy raczej nic nam nie zagraża. No drodzy Państwo, dyskusje na ten temat trwają w ekonomii od bardzo, bardzo dawna. Dopóki muzyka gra, jak na razie nikt nie przegrywa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.